Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Technika hammer on i pull off, inaczej też zwana legato. Legato to znaczy, że po prostu płynnie gramy dźwięki, płynne granie dźwięków. Hammer on, od angielskiego hammer, młotek, czyli zasada ta polega na tym, że po prostu my wydobywamy dźwięk uderzając palcami lewej ręki. Czyli tak w zasadzie można by powiedzieć, że wystarczy nam tylko lewa ręka do grania. No nie, no to jest taki skrajny przykład, że na przykład mam na trzecim progu piąta struna. O, wydobywam dźwięk po prostu. Teraz nacisnąłem strunę, prawda? Na czwartym progu. Szósty, siódmy i tak dalej. Problem jest taki, że inne struny brzmią, prawda? Wybrzmiewają, szumią, bo jedna ręka nie jest w stanie opanować całego tu instrumentu, prawda? Można też zrobić tak, że naciskam. Tu sobie wytłumiam nadgarstkiem prawą ręką. I ta struna, którą chcę, potrzebuję, żeby sobie tak uderzać, hammer-onować. Ale dobra, załóżmy, że mamy takie ćwiczenie. Załóżmy, zrób coś takiego. Pierwszy palec na najgrubszej strunie, na trzecim progu. Naciśnij, na razie bez wydobywania dźwięku. I teraz drugi palec na czwartym progu. Spróbuj uderzyć, po prostu, żeby wyszedł dźwięk. Teraz na piątym progu uderz palcem serdecznym, czyli trzecim. I na szóstym progu palcem małym. W końcu można było zrobić to tak. Pierwszy palec też możemy użyć, że my po prostu go uderzamy, czyli mamy. Właściwie to jest, mamy teraz tak zrobione, że bez prawej ręki możemy sporo dźwięków zagrać i te niektóre, słuchaj, że one są coś nie tak, na przykład uderzam pierwszym palcem, słuchaj, że szumią inne struny, prawda? To właśnie bardzo niefajne, więc tak naprawdę często się gra po prostu w ten sposób, że tutaj trzymamy palec ten i on jakby nam robi. Pozostałe paluszki uderzają. Twoje ćwiczenie byłoby takie, że po prostu zaczynamy od pierwszego progu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Na razie się nie przejmuj, że tam szumi coś, że coś się dzieje. Po prostu uderzaj, na tyle mocno uderzaj palcami, żeby wydobyć dźwięk. Trzeba pamiętać o tym, że uderzamy czubkiem palca. Nie tak kładziemy, tylko czubkiem palca, bo czubkiem palca jesteśmy w stanie dokładnie, precyzyjnie wydobyć ten dźwięk, uderzyć. Dobra, spróbujmy tak. Ćwiczenie pierwsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Później raz, dwa, trzy, cztery najcieńszej. Raz, dwa, trzy, cztery najcieńszej. Pierwsze uderzenie musi być też dość precyzyjne, prawda? Nie, że tu położymy. Musimy uderzyć. To jest takie motkowanie na zasadzie. O, to na przykład bardzo fajny motyw zespołu Iron Maiden. Ciekawe. Dobra, czyli teraz pull off. Pull off to jest. Jeszcze porobimy sobie ćwiczenia na to wcześniejsze, ale pull off. Pull off to chodzi o to, że jeżeli już mamy dźwięk, na przykład drugi palec na piątym progu, struna czwarta, pierwszy palec na trzecim progu. I teraz na przykład, jeżeli ja chcę zagrać dźwięk. Po prostu palec szarpuje ze struny.
Nie wiem, czy to widać, po prostu palec szarpuje. Tak naprawdę teraz gram hammer on i pull off równocześnie, bo to są jakby, ta technika jest, nazywa się te poszczególne rzeczy, którymi robimy palcami, uderzanie albo zerwanie, tak, uderzenie struny, hammer on i pull off, ale to jest właśnie legato, czyli po prostu jakby to są nieodłączne dwie techniki, które gramy równocześnie, tak jak na przykład tutaj mam. Gram hammer on uderzając, a zabierając pull off. Można robić równie dobrze tak, że tutaj sobie tłumimy struny. Więc też można w ten sposób grać. Wiadomo, to jest trochę taka technika też, tutaj, że trzymam, i to trochę taka popisowa, ale zastosowań w praktyce ma dość sporo. Chociażby gram skalę C-dur, C, D, E, F, G, A, B, C i robię tak, że raz uderzam strunę, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 4, 5, 7. Taki gram progi na strunie 5, 4, 3. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Po prostu, albo ty spróbuj zrobić tak, że nawet na najgrubszej strunie. Na najgrubszej strunie 3, 5, 7 niech będzie. To będzie skala G-dur. Pierwszy dźwięk uderzamy piórkiem, a pozostałe uderzamy hammerem. No i właściwie tutaj było tak, że możemy bardzo znacząco przyspieszyć pewne rzeczy. Jeżeli już paluszki sobie szybko śmigają po gryfie, to właśnie one mogą w zasadzie same wydobywać te dźwięki. Tutaj trzeba trochę faktycznie mieć takiej wprawy i trochę sobie wyćwiczyć siłownię tej lewej ręki, bo to nie jest takie proste. Muszę uderzyć na tyle mocno. Fajne ćwiczenia są w stylu tych takich ćwiczeń izolowanych, czyli po prostu mam 3-5-7 i gram cały czas 3-5-6, czyli mam na trzecim progu pierwszy palec, na piątym drugi, na szóstym trzeci i po prostu gram 5-6 cały czas. Widzisz, że to jest, widzisz, o co chodzi. Po prostu nie da się inaczej zrobić. Nie można zagrać 5-6-5-6, a to ja gram 5-3-6-3. 5-3-6-3. 5-3-6-3. Zmienimy sobie palce, gramy to samo, gramy, tylko że uderzamy palcem trzecim, czwartym. I oczywiście przechodzimy na struny cieńsze, później się przesuwamy i gramy w ten sposób do oporu, do, powiedzmy, progu, nie wiem, może być 15, 16, 17, do 18 progu możesz sobie to grać. Przede wszystkim chodzi w tym o to, żeby wyćwiczyć każdy z tych palców. Na przykład zrobimy ćwiczenie takie, że gramy hammer on, pull off, tylko 1-2. Jest naprawdę męczące. Jak tu jakiś skurcz ci łapie, to chwileczkę przerwy i gramy następne. Czyli po prostu na przykład palec 1-3. Najlepiej to brzmi na przesterze, mimo wszystko brzmi fajnie na przesterze. Można sobie oczywiście się pokusić, żeby grać.
wiem, że bardzo szybko mięśnie zaczynają, zaczyna skurcz łapać mięśnie, bo tutaj mamy nacisk położony w 100% na granie właśnie tego hammer on pull off. Oczywiście pierwszy, czwarty palec tak samo sobie gramy. Możemy zrobić większą odległość. Możemy też pokusić się o string skipping, czyli na przykład gram na 3-5 na strunie najgłębszej i omijam piątą i gram na piątym progu na strunie czwartej, czyli po prostu gram taki też właśnie hammer on, uderzam pod skórę. Bardzo fajne ćwiczenie i świetnie brzmiące też. Tu trzeba zaznaczyć, że jeżeli tutaj sobie naciskam tym pierwszym palcem, to zauważyłeś, czy zauważyłaś, że jeżeli uderzę na piątym progu, to od razu mi tutaj tłumi ten pierwszy palec. Nic mi tu nie przeszkadza, więc mogę... Mogę się poruszać po wszystkich tutaj strunach w poprzek i mogę ten hammer on używać. To ćwiczenie możemy grać wszędzie, bo od tego mamy ten gryf, od tego mamy skalę, od tego mamy te ćwiczenia na paluszki, ćwiczenia od razu łączenie skali. Po prostu sobie zapętlić też takie ćwiczenie w stylu tego. No, można naprawdę bardzo dużo się bawić, jednak jeszcze raz tylko powtórzę, że tutaj szybko się palce zaczną męczyć, naprawdę, bo to jest ćwiczenie bardzo wymagające dla ręki, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że po prostu musimy to pomęczyć i musimy na przykład, nie powiedziałem, bo mówiłem pierwszy, drugi palec, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, to jest tradycyjny pajączek, tylko gramy nie uderzając piórkiem, tylko uderzając tu paluszkami, drugi, trzeci. I oczywiście tą techniką pierwszy palec, drugi, czy drugi, trzeci, ogrywamy cały gryf, nie tylko tutaj, nie tylko, ja tylko pokazuję, żeby uzmysłowić jakie ćwiczenia, ale my gryf mamy, pamiętaj, mamy cały czas do ogrywania, do 12, do 15, do 17, do 18, do 21 nawet, może być, czy do 24, jeżeli masz tyle progów, tutaj mamy około 22, więc to cały czas trzeba ćwiczyć i teraz... Twoja kolej ćwiczenia tego. Ja bym tylko jeszcze powiedział jedną rzecz, że ćwiczenia hammer-ona i pull-offa, czyli w skrócie legato, należałoby ćwiczyć codziennie przy takiej rozgrzewce. Dzień w dzień trzeba byłoby ćwiczyć, żeby po prostu te palce były sprawne. To jest taka trochę siłownia, prawda? Żebyśmy jednak te palce mieli wyćwiczone. Tak więc przeanalizuj sobie jeszcze raz tę lekcję. Ściągnij ćwiczenia w Guitar Pro czy w PDF-ie. I widzimy się na następnej lekcji. Trzymaj się, cześć.